Ulicą Wiśniową, mianem w kierunku Ronda Budowniczych Huty Katowice, przez które będę jechał na wprost w kierunku ulicy Kasprzaka. I zwróćmy uwagę, że tutaj na ulicy Wiśniowej mamy oznakowanie, które wskazuje, że chcąc jechać na wprost, musimy zająć lewy pas ruchu. Ale spokojnie, bo jeśli tego lewego pasa nie zajmiemy, jeśli nie zmienimy pasa na lewy, to jazdę na wprost możemy kontynuować pasem prawym. Tutaj przed samym skrzyżowaniem, przed wjazdem na Rondo Budowniczych Huty Katowice, jak widać, mamy strzałki na jezdni, które pokazują, że z tego prawego pasa możemy jechać na wprost. No i teraz, gdy już właściwie ustawiliśmy się do jazdy na wprost, to oczywiście zgodnie z nowym oznakowaniem zatrzymujemy się w miejscu wskazanym linią zatrzymania, ustępujemy pojazdom z lewej, wjeżdżamy na pas pomiędzy jezdniami. Tam oczywiście upewniamy się, czy z żadnej strony nie nadjeżdża nam tramwaj, bo to, że obecnie tramwaje nie jeżdżą, nie znaczy, że nie może być tutaj realizowany choćby jakiś przejazd techniczny tychże tramwajów. Następnie upewniamy się, że z prawej strony przy następnej jezdni również nic nie jedzie i przejeżdżamy na wprost do ulicy Tysiąclecia.